Witam Was, moi kochani. Tak jak obiecałem, jak tylko dowiem się coś odnośnie armatorów wędkarstwa morskiego, kutrów wędkarskich, to Wam po prostu zaraz powiem. No i dzisiaj rano dostałem ze sztabu kryzysowego armatorów rybołówstwa rekreacyjnego oświadczenie podpisane przez chyba wszystkich z tego sztabu kryzysowego, w którym to oświadczeniu czytamy. W związku z pełną ignorancją i lekceważeniem nas przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Grubarczyka w stosunku do naszego środowiska informujemy, że w pierwszych dniach stycznia zaczniemy grupować statki i rozpoczniemy kolejne etapy strajku. Niestety, dotychczasowe rozmowy i próby zażegnania naszego konfliktu nie doprowadziły do żadnego rozwiązania. Minister Grubarczyk skazał nas na bankructwo, wiedząc, że nie przeżyjemy kilku miesięcy po nowym roku. Minister, podpisując porozumienie o zakazie połowu dorsza, zobowiązał się do łagodzenia skutków społeczno-gospodarczych zaistniałego kryzysu. Jako ostatnią formę rozwiązania konfliktu założyliśmy pisma do pana premiera Mateusza Morawieckiego oraz pana prezydenta Andrzeja Dudy o pomoc dla naszego środowiska. Liczymy na odpowiedź i pomoc, jednocześnie licząc dni do 1 stycznia 2020. Jesteśmy świadkami ostatnich chwil życia naszych załóg, rodzin, nas samych oraz całego polskiego rybołówstwa rekreacyjnego. Podpisali sztab kryzysowy rybołówstwa rekreacyjnego, łącznie 10 osób. Macie to w linku tutaj u góry, skan tego całego oświadczenia. Słuchajcie, wygląda to grubo. Powiem Wam szczerze, grubo. Myślałem, że się jakoś dogadają mimo wszystko. W końcu byli w Warszawie. Macie to też, tam Wam rzucę link, co się działo w tej Warszawie. Mieliśmy Krzysztofa Plewkę u nas na kanale. Też tam macie link. Opowiadał o przyszłości Morza Bałtyckiego, o tym, czy jest w ogóle sens wprowadzenia tego zakazu na dorsze. Miałem też przyjemność rozmawiać z samym chyba szefem tego sztabu kryzysowego. Proszę bardzo, tam macie debatę. No i z panem Giżynowskim, jak dobrze każe. No i słuchajcie, i nic. No właśnie, i nic. I tyle tego wszystkiego było. No i ci armatorzy zostali pozostawieni sami sobie, tak jak zapowiedzieli, bo to zapowiadali i w Warszawie to zapowiadali i na tych swoich różnych oświadczeniach, które też macie na Facebooku u mnie na Morskiej TV, sobie znajdźcie, będą w styczniu blokować porty strategiczne. Wstępnie wczoraj rozmawiałem z Krzysztofem Plewką, czy ktoś od nich by chciał uczestniczyć w debacie na żywo. No i powiem Wam szczerze, że nie bardzo chyba strategicznie byłoby dobre, żeby ktoś z nich wystąpił u nas na kanale, na debacie na żywo teraz w niedzielę, już sprawdzam, to będzie 5, ponieważ nie ma chyba co zdradzać tak do końca ich planów, gdzie, co będą blokować, jakimi wielkimi siłami i tak dalej. Tak jak czytamy w tym oświadczeniu, oni, tutaj czytamy, zaczną grupować statki i rozpoczniemy kolejne etapy strajku. Z tego co wiem, w dniu dzisiejszym już statki mają zostać oflagowane w specjalny sposób, żeby było wiadomo, które statki będą brały udział w tym całym procesie, który będzie nastąpił w styczniu. Więc wygląda to dosyć ciekawie, nawet bardzo ciekawie z takiej perspektywy widza, czy z perspektywy wędkarza, bo z perspektywy armatora to wygląda to tragicznie. To też trzeba powiedzieć, że to nie jest nic fajnego, nie jest to nic miłego. Także będziemy się przyglądać tej sytuacji. Ja postaram się na debacie niedzielnej na kanale Morska TV na YouTube jakiegoś przedstawiciela tego sztabu kryzysowego armatorów rybołówstwa rekreacyjnego zachęcić do tego, żeby jednak się pojawił na debacie i żebyśmy mogli porozmawiać o tej przyszłości, o ewentualnych ich planach. Bo stało się to, co
to, co oni uważali za ten, nie wiem, czarny scenariusz, najgorszy, czyli pozostawieni sami sobie, czyli mają za dwa dni, nie, no pierwszego, czyli za dwa dni, bo dzisiaj mamy 30 grudzień, za dwa dni mają jednostki przystosowane do połowy dorszy, do wożenia wędkarzy, jak to się tak nazywa ładnie. Mają te jednostki, które stacjonują w porcie, których tak prawdę mówiąc nawet nie mogą wyciągnąć na slip, no bo co dalej, bo te jednostki są na tyle duże, że nie da się ich przetransportować, nie wiem, do ogródka postawić, bo to wszystko mega, mega duże koszty, żeby tą jednostkę wyciągnąć z portu i przewieźć gdzieś. Sobie wyobraźcie, że taka 21-metrowa jednostka na przykład, nie dość, że szeroka, nie dość, że długa, na 21 metrów to jeszcze wysoka. Jak to przewieźć? Słuchajcie, przecież są światła jakieś, kurcze, skrzyżowania i tak dalej. No mega, mega, mega duża sprawa. To jest jedna rzecz, czyli no ciężko byłoby wyciągnąć tą jednostkę i postawić sobie gdzieś tam na parkingu gdzieś, nie? Poza tym ona też będzie niszczeć. No i teraz dalej idąc tym tropem, no mają jakieś opłaty portowe za śmieci, za prąd i tak dalej, czyli mają koszty prowadzenia działalności, no ale nie, oni nie mogą prowadzić działalności, przecież nie mogą pływać z nami na dorsze. Czyli te jednostki stoją, rdzewieją, no oczywiście je trzeba odpalać co jakiś czas, no bo część jednostek ma tak zwany mokry wydek, czyli tam jest woda, więc no jeżeli nie odpalą tego, nie utrzymują tego w należytej temperaturze chociażby, to mróz im to rozwali. Już nie mówiąc o zwykłych rzeczach typu pleśń i wiecie, jak się coś nie używa, i to coś stoi na wodzie, to bardzo szybko szlak trafia. Także naprawdę ciężka sprawa. No, część z was powie, dobra, to co mieli zarobić, to zarobili, ich sprawa. No może i tak, ale weźcie pod uwagę to, że część z nich to jest ich życie. Te jednostki, to są rodzinne często jednostki, na których pływał tata, teraz czy tam nawet dziadek, przerobili to na dorsze, no bo wiecie, no z rybołówstwa takiego z tradycyjnego to tam nie było nic, no to teraz wożą tych wędkarzy i tak dalej. No i teraz się taka kicha porobiła, że ta jednostka stoi w porcie, nie może być używana, no bo przecież nie będą pływać z nami na śledzie. No kto, kurczaki, zapłaci 200 zł na to, żeby wybrać się na śledzie? W skali roku ja bym raz pojechał, ale no ile takich głupków jak ja się znajdzie, nie? W pozytywnym tego słowa znaczeniu, nie? Także no jest mega grubo. Można by było jakiś trolling kososiowy, ale tak jak rozmawiałem chyba z Krzysztofem Plewką, on mówi, nie da się w większości jednostek przystosować do trollingu, bo to się wiąże również z wymianą na przykład skrzyni biegów, bo te jednostki większe nie dadzą rady tak wolno płynąć, tak wolno trollingować. Także no jest kwas, po prostu jest kwas. Ja będę się temu wszystkiemu przyglądał, także jeżeli chcecie, to możecie subskrybować kanał Morska TV na YouTube, czy subskrybować na Facebooku też Morska TV, aczkolwiek chyba na tym YouTubie jest najszybszy przepływ informacji, bo ja tam zawsze wrzucam te live'y, tak jak widzicie teraz. No i słuchajcie, na razie się trzymamy razem wszyscy. Ja was informuję, co się dzieje. Mam nadzieję, że też na bieżąco będzie mnie ten sztab kryzysowy też informować. No i w niedzielę mam nadzieję, że zrobimy jakąś debatę i mam nadzieję, że w tej debacie się okaże, że nie, już się sprawy troszeczkę wyjaśniły i jest wszystko okej. No, ja żyję tą nadzieją, naprawdę, uwierzcie mi, żyję tą nadzieją, bo chyba to nam tylko pozostało. Zachęcam do komentowania tego tutaj na dole, co o tym myślicie. Wiecie, mówi się święta, świętej po świętach, tak, faktycznie, za dwa dni będzie po świętach i będzie po jako takim rybołówstwie rekreacyjnym na naszym Morzu Bałtyckim, tym głęboko pojętym, bo z plaży będziemy mogli sobie powędkować. A propos, przedwczoraj dorsza dużego złowił Grzegorz Okonek od nas, zawodnik z plaży, chyba prawie 70 cm, naprawdę fajny, fajny, gruby dorsz. A po styczniu nie będzie mógł go zabrać, nie? No bo jest zakaz, nie? No bo to był przyłów. Łowili chłopaki flądry, tam złowili chyba po 20 flonder. No i przyłowem był taki duży dorsz. No to nie będą mogli tego dorsza zabrać, bo przecież będzie zakaz. Zakaz połowu dorsza, czyli będą musieli go zwrócić morzu. No, piszcie, co o tym myślicie. Jestem bardzo, ale to bardzo ciekaw waszych opinii, jeżeli chodzi o armatorów,
o to, co się tam będzie działo i o to, czy kibicujecie im, czy macie zupełnie inny pomysł na funkcjonowanie ich tutaj tych jednostek. No bo tych jednostek nikt nie kupi. Nie oszukujmy się, bogaty Niemiec nie kupi jednostki, która rok produkcji ma 1975 na przykład, nie? Czy tam 85. To są naprawdę stare jednostki. Dla nas się sprawowały dobrze, były dzielne, nie bujały się na boki i się fajnie na nich pływało, no ale weźcie, pomyślcie, że oni nie dadzą rady ich sprzedać, czyli te jednostki powinny być zoomowane i logika nakazuje, że powinien być z tego jakiś hajs, nie taki hajs, żeby można było z tego żyć do końca świata, ale coś z tego powinni mieć, nie? Bo sprzedać to za cenę złomu, no to jest chyba nietrafiony pomysł. Piszcie w komentarzach, ja postaram się oczywiście w sobotę rzucić wam nowy filmik, zupełnie z innej beczki, mam nadzieję, że będę miał już tą kamerkę GoPro, na którą zbieraliśmy ostatnio, no a w niedzielę debata, będę się kontaktował z tymi armatorami, żeby ktoś od nich wystąpił na tej mojej debacie na żywo w niedzielę o 20:00. Trzymajcie się, na razie, cześć.